Witam wszystkich widzów wideopodręcznika realizowanego w ramach Akademii Orange. Ja nazywam się Grzegorz Kolbuch i dzisiaj przedstawię Wam silniki prądu stałego. Zaczniemy może od samej definicji. Silnik prądu stałego jest to silnik elektryczny, którego, jak sama nazwa wskazuje, jest zasilany prądem stałym. Prąd taki możemy dostarczyć za pomocą baterii bądź akumulatorów. Ja przedstawię Wam jeden główny podział silników prądu stałego. Są to silniki szczotkowe oraz bezszczotkowe. Silniki szczotkowe, które my będziemy używać w projekcie, charakteryzują się łatwością sterowania, ponieważ mają wyprowadzone tylko dwa piny, plus i minus, i jeśli podłączymy do nich napięcie, od razu zaczynają działać. Zmiana obrotów silnika następuje po zmianie polaryzacji, czyli gdy zamienimy plus z minusem. Przy silnikach bezszczotkowych sprawa wygląda trochę bardziej skomplikowanie. Tam do zmiany obrotów silnika, do samego działania silnika, potrzebna jest skomplikowana elektronika oraz sterowanie. Jednak mają one bardzo dużą zaletę, ponieważ posiadają dużą prędkość obrotową oraz większy moment obrotowy. Ciekawostką jest, że stosowane są na przykład w CD-ROM-ach, gdzie właśnie płyta obraca się z bardzo dużą prędkością. Budowa wewnętrzna silnika prądu stałego składa się ze stojana wraz z magnesami trwałymi, wirnika z uzwojeniem, komutatora z wyprowadzonymi stykami uzwojenia, szczotkami oraz pinami zasilania, które połączone są ze szczotkami. Mam tutaj jeden taki przykładowy silnik, który jest wyposażony już w zintegrowaną przekładnię opartą o dwa koła zębate połączone ze sobą paskiem zębatym. Dodatkowo silnik ten wyposażony jest w precyzyjny enkoder inkrementalny, za pomocą którego będziemy mogli określić prędkość robota oraz drogę, jaką przebył. Te silniki będą zastosowane w robocie Picasso. Wybraliśmy je z powodu tego, że charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem mocy do objętości, dobrą precyzją wykonania oraz żywotnością. Mam tutaj jeszcze dla przykładu silniki również wyposażone w enkoder, tutaj zintegrowany. Ten silnik jest akurat bez przekładni, ma wyprowadzoną zębatkę, a osobno przedstawić mogę właśnie przekładnię, którą się nakręca na ten silnik. Jest to specyficzna przekładnia, ponieważ ma swoją nazwę. Jest to przekładnia planetarna, która charakteryzuje się bardzo dobrym współczynnikiem sprawności. Dodatkowo przedstawić mogę bardzo ciekawy silnik. Jest to silnik firmy Pololu. Jest on taki bardzo malutki i stosowany jest właśnie w najmniejszych robotach. Tego typu silnik będzie stosowany w małych malarzach. Ma on taką zaletę, że zintegrowana jest tutaj już dodatkowo przekładnia zwiększająca moment obrotowy, a zmniejszająca i tak wysoką prędkość obrotową silnika, która wynosi 30 tysięcy obrotów na minutę. Silnik taki waży tylko 10 gram.